my bitch car, talking about some drama. I swear there ain't no time for women on the karma. They see the pussy or the karma. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. With a squad and I'm smoking up a check. Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo, jestem Konradowicz, a to jest kolejny live odcinek z symulatora X-Plane 11. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj lecimy sobie z Echo Delta, Delta Foxtrot do Echo Bravo. No Echo. Echo Kilo, Bravo India. Już się sam pomyliłem na początku. Dzisiaj lecimy na trochę innych ustawieniach, dzięki czemu nie powinno nam tutaj przecinać, jak to było zazwyczaj. Tyle czasu, co mi zajęło, żeby się z tym zająć, to naprawdę nie wiecie. To znaczy wiecie, bo dawno odcinków nie było po prostu. No ale już wróciliśmy. Może będzie lepiej. Chyba może i nie będzie lepiej, bo coś... Nie, dobrze. Dziwna rzecz. Dobrze. Mamy to. Dobrze, więc podjaśniamy sobie nasze wyświetlacze. Tamte światła możemy sobie na spokojnie wyłączyć. Odjaśniamy sobie nasze FMCU, komputer pokładowy. I teraz tak, oczywiście to się tu musiało zawiesić. To zapewne też. Okej. Pierwszy raz korzystam z tego paska na górze, więc to też jest element do przetestowania. O. Mamy nasz self-loading cargo. Też mówiłem o aktualizacji, że będzie, nie było żadnej. I dzisiaj tak. Lecimy linią. Wizer. Flight number nie wiem, czy mam podany dla Lufthansa. No dobrze, wpiszemy flight number jako Lufthansa. 840, cruising altitude. Poczekajcie, że mam tego. Cruising altitude mamy 36 000. Lecimy z Echo Delta Delta Foxtrot. Mamy Echo Kilo Bravo India. Czas wylotu mamy 19:25 i planowy czas lotu już wam mówię, ile mamy. Niestety jest to element, który muszę mieć na drugim komputerze. Który no niestety odmawia lekko mojemu posłuszeństwu. No mów, żeś ty no. No, że muszę pomału jednak schodzić. Godzina i 20 minut.
na nowy czas lotu, więc będziemy lądować o 20:46. Pasażerów na pokładzie mamy mieć 177. Tego wy już niestety nie widzieliście. I teraz tak, cienko jest, okej. No już widzę, że już klatki spadają. Już taki jeden self-loading cargo i już mamy 20 klatek. Jestem przyzwyczajony ogólnie do lotów na wakcynie. I dawno nie latałem bez. Ale dzisiaj musi być ten pierwszy raz, nie? Szczerze to nie wiem, co się stało, że mi te klatki tak strasznie klękły. Choć chciałbym to wiedzieć. Dobra, spróbujemy coś zamknąć tak, aby zniwelować. I damy odrobinę wyższy priorytet i czternowy. Powinno to być odrobinę lepiej, dobrze. Więc tak. Uruchommy sobie na flighty, strony dajmy na auto, emergency light na arm. Dobrze. Światełka pasażerów. Majoresy oczywiście na nav. Radyjka sobie włączymy. No jak widzicie, częstotliwość unikoma jest ustawiona, ale dzisiaj nawet z nimi nie polecimy. W życiu nie dał rady tego uciągnąć, aby lecieć innowacyjnie i robić transmisję na żywo w tym samym czasie. Dobrze, więc ready for boarding jesteśmy. Czyli rozpoczynamy. No problem. Dobrze, na razie czasów tu widzę, że coś nie chce to przechwytywać za bardzo. A powinno. Zaraz to spróbujemy trochę powpisywać. Wiem, iRaka mam trochę nieaktualnego. No i raczej nie powinno to nas sprawić problemów. Echo Delta Delta Foxtrot Echo. Echo Kingo. Bravo India. Już bądźże drogi. Echo Kilo Bravo India. IRS Online, Wind, Request, Flight Number. Jakie my to mieliśmy? Jeszcze raz. Lufthansa 840. LH84D.
niestety nie przeszło to. No cóż, mam nadzieję chociaż, że czasy przelotów i odlotów przejdą, nie? Chociaż też widzę, że im się troszkę nie śpieszy. No spróbuję jeszcze. No właśnie. Witam panie Michu w roku AV6. Dobra, zobaczymy jak nie, to ręcznie wpiszemy wartości. Dziony ciągnienia bardzo dobrze. No. Co już tak było dobrze i znowu szklatry na sekundę poszły. Teraz jak tam pana panie Michał brakło? Proszę nic. 50. Closing altitude 3-4-0, temperatura panująca na tamtej wysokościach. Minus 54 stopnie Celsjusza. Minus 50. Codzienność. Limonka i bursztyn musi być złapany. No, rozumiem, rozumiem. No ja tam dzisiaj akurat na nigdzie nie musiałem wybywać za bardzo, więc się trochę z tego cieszę. I sobie wpiszemy Zero Fuel Waged aktualnie. Mamy 177 pasażerów. Okej, i paliwa mamy mieć. Dajmy sobie 6300. Oczywiście zatwierdzimy wszystko i zero wejdzie 676 084. 6, 7, 6, łamane na 2, 8, 4. I blok fuel 6, 3. No, póki są dwie, to trzeba korzystać. Nie wiadomo, czy jakiś wypadek tam się nie wydarzy, nie? Przypadkiem jakiś nie obędzie, nie? Wszystko możliwe. Dobrze, paliwa. Alternate mamy 1.5. Tylko jednej rzeczy jeszcze nie wpisałem. Kocino Czarny Hotel jako lotnisko zapasowe. Właśnie o tym zapomniałem. I teraz na rezerwę można sobie wpisać 1.5.
Czy na alternate? 1-1 wpisaj na final. Ok. I na rezerwę leć 0-7. Co, no jak im się trawi, to im się trafi na takie życie. Na torach. 10 minut do odlotu nam zostało, 92 pasażerów do wejścia na pokład. A my sobie według planu lotu sobie sprawdzimy, nie według metaru naraz. Meter mówi, że mamy wiatr w kierunku 20, a z prędkością 12 będzie. Więc z jakiegoś pasa 0,7 dobrze by było wystartować. Z pasa 0,7 któregoś. No z pasa tu numer 8,25R. Nie, 25R, dobrze mówiłem, 18. Nie, 0,7F. A na drogę 18 tu jest. No zaciąłeś 0,7, no 0,7 w czarni. Jako central brzmi dobrze. No nie no, ustawić to ja nie ustawiam, nie wiem, jest dobrze. 25 central, nie, 0,7. Marun 5, dobrze. Maru 5, wróć. Maru 5, no trans. Idziemy na naszego flight planu. Wpiszmy naszą trasę lotu. Airways Yankee 143 do Papa 12. Via Victor, jaki Victor? Whisky Roger Bravo. Mia Papa 605. Ok. Mike 852 do Alasa. Chwilowo czatu nie widzę, jak tu wpisuję, ale nadrobimy, nadrobimy. Do Alasa. Pięknie. I potem do Loksa. Ok, i przylot według planu lotu z nazwą. Mamy na pas 2,7. Jego brawa. Eko Kilo Bravo India na pas 2,7. Możemy i drogą Janki. Starów nie ma. Na razie damy sobie Nowaja. Zobaczmy po drodze, co to będzie. Ok. Przejdziemy sobie na zakładkę Perfinity. Jakie moje plany na jutro? No w sumie praska się. Imprezka skromnie się szykuje, a wypada to nie wichuje. Też imprezka, czy raczej zacisze domowe. Nisko transition. Jak na to lotnisko? 5000 stóp w transition? Nie, ja to wiem, że to zawsze na 10 by. Nie chce mi się teraz wchodzić, no jak nie.
jednak trochę w cudzysłowie zużywa sam Snape. Dobrze, a jak tam? Pogoda jest super. Dobrze. I zaraz sobie tak wyliczymy. Jeśli chodzi o prędkości, co nie mamy mieć? Dwa dziewięć zero. I pan 07 centra. Okej, wpiszmy sobie. Jeden, sześć, pięć. 1.65 i 1.65. Znaczy, że są to bardzo długie pasy. Na 0.1 tu, flash step, raczej switch 7. Ok. Czyli nagrywanie kolei. Rozumiem. Nagrywanie kolejne, jak ładna pogoda, to czemu by nie korzystać w sumie, no nawet to, żeby się wyjść i przewietrzyć, nie? Dobrze, więc tu mamy to zrobione. Ciśnienie mamy 1022, z tego co pamiętam. Teraz jeszcze szybki lądzik, 1022. Okej. O, wieczór nastał, jeszcze jasno było i zaczynałem. Dobrze, więc tak. Załączymy sobie APU. O, co jest? Działaj. Załączymy sobie pompy. Damy im jako preparation complete. Hi, we're just about set up here, so we're happy for you to close the doors once everyone's on board. Thank you. Okay, great, we're almost done. I piły się uruchamia, drzwi można zamknąć. Dobra, można przywitać pasażerów. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, and on behalf of myself, the first officer, and the cabin crew, I'd just like to give you a warm welcome on board the aircraft. As you may have noticed, we've now closed the doors and expect to be departing in just a few moments. If you could get yourself seated and secured while we get ready for pushback, it'd be most appreciated. If you require any assistance from the cabin crew, please press the button above your head and be sure to listen to the safety briefing that we'll be playing in a few moments. You'll hear from me again once we reach our cruising altitude, but for now, once again, welcome aboard and thank you for flying with us. I mi oblicz ten notowy off. Grand Service jest ekstremalny. Dobra. Okej, i zgłaszamy sobie gotowość do wypychania.
on to cockpit. Plan acknowledged. Call me through the menu when you're ready. On to cockpit. Toes driving up. Okej. I my w tym czasie sobie czekamy before start checklist. Cockpit preparation complete, jet pins and colors removed, signs on an auto, under staff mode fuel, quantity 6.3 set, take on data, send mail reference, QNH10.2 set, window doors closed, beacon on, mobile phones off, transceivers idle, parking brake set before start checklist complete. Okay, all doors and hatches are closed. I'm ready to connect. Set parking brake. Nie ma szkody na autobus, jeśli jest coś ciekawego. Ej, chcesz autobus oglądać? Nie wiem, dla mnie to wszystkie te autobusy prawie tak samo. Jakbym miał szczerze powiedzieć, prawie niczym się nie różni. Dobrze, pushback tam właśnie ładnie podje. I czekamy, aż się podłączy. Siedemnaście klatek, tak pięć. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Nie, to też nie. Nie od tego, nie. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć czemu. Nie wiem, chyba bym musiał mieć komputer na parking brake release. Starting pushback and you may start the engines. Starting engine tool. Nie wiem czemu on zawsze przy początku wypychania tych ostro miałbym. Wszystkie transporty nas przepuszczają. Jak to mówią duży, to zawsze ma pierwszeństwo. Pan Ninebot się odezwał. Jak tam nasz silnik? No dobrze, rozpędzę się. Flug einige Informationen geben, die für Sie von Interesse sind. Ladies and gentlemen, we would like to inform you about a few things that will be of interest to you during the flight. Für die Unterbringung Ihrer persönlichen Gegenstände benutzen Sie bitte die Staufächer über Ihren Sitzen. You can store your personal belongings in the bins above your seat. Na transgraniczych, ja to nawet Zum Start bitten wir Sie, Ihre Sicherheitsgurte zu schließen und festzuziehen. Operation complete. Please set parking brake. For takeoff, disconnecting tow. Stand by. Unser Flugzeug hat 8 Notausgänge, die sich auf beiden Seiten der Kabine befinden. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Our plane has 8 emergency exits located on both sides of the cabin. They are marked with the word Exit. Leuchtstreifen am Boden führen zu diesen Notausgängen. Illuminated path markings in the floor lead you to the emergency exits. Im Notfall verlassen Sie das Flugzeug über Notfall, die sich automatisch aufblasen.
In case of an emergency, you will leave the plane by way of slide drifts, which automatically inflate. Meine Damen und Herren, während des Fluges wird der Luftdruck in der Kabine stets auf einer angenehmen Höhe gehalten. Im Falle eines eventuellen Druckverlustes fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Löschen Sie dann bitte sofort Ihre Zigaretten. Ziehen Sie eine Maske ganz zu sich.